zdrowia. Turcja nie dostanie F-35, czyli amerykańskich samolotów bojowych. No może nie tyle nie dostanie, co nie kupi. Albo może nie tyle, co nie kupi, co Ameryka im nie sprzeda. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ostatnio prezydent parę dni temu powiedział, że w zasadzie powstrzyma sprzedaż tych F-35 do Ankary, że tylko dlatego, że Turcja kupiła nowy system obronny od ruskich, SS-400. Tak mniej więcej ludzie się spodziewali, że nie będą wysłane te samoloty, że nie będą sprzedane. No ale teraz już na pewno to się stało, no bo Ameryka jednak troszeczkę się zaniepokoiła, czy zdziwiła tym, że po 67 lat NATO, czyli tego Paktu Północnoatlantyckiego, Turcy poszli na współpracę z ruskimi. No to są spore pieniądze w tym. No i jest ten konflikt pomiędzy Turcją a Ameryką. Zaczynał się od Syrii. Od Syrii się zaczynał, no bo dlatego, że Kurdyjczycy to zawsze są tam ścigani, byli tam masakry w tej Turcji. Kurdyjczycy zawsze chcieli jakiejś tej swojej niezależności. No i Kurdyjczycy to dużo mieli tych swoich bojowników, którzy zwalczali, powiedzmy, te państwo islamskie, czy ten ISIS. No i bardzo dużo Ameryka im zawdzięczała. No i ogólnie cały świat zawdzięczał im to, że cały ten kalifat wariacki, który planowali założyć, po prostu był zlikwidowany. No ale Turcja tak czy inaczej jednak ich stara się zlikwidować niezależnie. No i to był to jakiś taki konflikt. Teraz jest pytanie, jak to długoterminowo będzie pomiędzy Ameryką, NATO, Rosją i tak dalej. Pentagon, Ameryka jako taka obawia się, że powiedzmy, jeżeli by te F-35 były sprzedane do Turcji, no i Turcja poinstaluje te wszystkie systemy radarowe, antypowietrzne, to F-35, no to on jest taki stealth, czyli on jest taki niewidoczny, czyli ma najróżniejsze te kształty, przede wszystkim są bardzo ważne, żeby ten radar się tam nie odbijał, mają te środki absorpcyjne i tak dalej, no ale latanie samolotami dosyć blisko do tych ruskich systemów obronnych, no to jednak pozwala na nauczenie się bardzo dużo rzeczy bezpośrednio na oczach, także Ameryka nie chce dawać im tych samolotów tam, gdzie mogłyby być badane i sprawdzane na bieżąco. Co innego, kiedy samolot gdzieś tam z daleka leci, radar sprawdza, co innego jak w promieniu tam w zasadzie widocznym to się wszystko oddzieja. Turcja ma troszeczkę problem, no czy nie tyle problem, co jest taka sytuacja, że Turcy robią kilkadziesiąt części do tych samolotów, także to jest piękna sprawa. No dobra sprawa w sumie, tak popatrzeć na sytuację Polski, kiedy Polacy kupują te za miliardy pieniędzy te F-35, no i mogliby jakieś tam śrubki, nakrętki czy inne łożyska, powiedzmy, wstawiać do tych samolotów w ramach tej wymiany i w ramach współpracy gospodarczej i NATO. To są ciężkie pieniądze i to by była ładna współpraca, no ale wygląda na to, że jednak komuniści po tej pijanej Magdalence, kiedy poszli bardziej na współpracę z Waszyngtonem i z Ameryką, to jednak tam nikt gospodarczo nie patrzył na to, co fabryki polskie mogłyby produkować dla NATO. Proporcje, powiedzmy, czy jakieś tam budżety mogli ustalić i faktycznie te wszystkie fabryki, które pozamykali, czy Francuzi powykupywali, czy Niemcy pozamykali, no to mogły produkować. Mogli jednak ten potencjał produkcyjny, jaki tam był w tej siermiężnym PRL-u, to był, no ale to mogliby jakoś opracować. Teraz właśnie Ameryka w kongres decyduje tam prawie 300 czy 400 milionów temat tego budżetu, co będzie, jak poprzesuwać te wszystkie
wszystkie te linie produkcyjne, czy te rzeczy, które były produkowane w Turcji, na to, żeby nie były produkowane w Turcji, tak? Także no jest to ciekawa sprawa właśnie, szczególnie w perspektywie Polski, w kontekście Polski. No Ameryka też ma swój problem ekonomiczny, no bo Lockheed jest największym, powiedzmy, producentem tych, czy F-35 jest największą częścią tych ich produkcji, no i oni nie za bardzo są tak szczęśliwi, ale jednak przeżyją. No oni mówią, że w zasadzie te F-35 będą kupione przez inne kraje, inne nacje, przez inne, jest inne zapotrzebowanie. Trump odwiedził właśnie Lockheed fabrykę w Dereo w Milwaukee i wtedy, kiedy Turcja dostała w zasadzie w tym czasie te rosyjskie systemy obronne. Lockheed ich dochody to jest 30% właśnie z F-35. No i tak jak wspominałem, oni tak mówią, że ktoś inny to zawsze kupi. Turcja kupiła tych systemów obronnych rosyjskich za 2,5 miliarda dolarów. To są spore pieniądze. Ameryka czy Trump konkretnie, no to się bardzo tam, no ciągle nie bardzo negatywnie, jednak nie chce być przeciwko Turcji, no bo jednak Turcja to tam głęboko w tej, za Europą, w tej Azji jest. No i to aliant taki był amerykański już od lat, także nikt nie chce ze strony amerykańskiej, nie chce ich zniechęcić, czy powiedzmy zrobić wroga z przyjaciela, no ale jednak ta współpraca z Rosjanami troszeczkę miesza. Oni oddali zaaresztowanego pastora tam amerykańskiego, który był aresztowany, no i Trump, powiedzmy, bardzo pochwala, czy tam dziękuję Ankarze za to, że właśnie to zrobili. Te 116 tych F-35 to była jedna sprawa, to właśnie zakończenie czy przestanie sprzedawania do nich, no ale też były wchodziły w grę również te najróżniejsze sankcje ekonomiczne. No, Turcy myślą, że są na tyle dobrzy w produkcji tych części do F-35, także oni starają się zrobić współpracę z ruskimi na następną generację tych systemów obronnych S-500, no bo teraz dostali S-400, a oni chcą współdziałać z S-500. No to też pokazuje coś, że taka Turcja potrafi zaoferować coś, gdzie powiedzmy nawet Ruscy starają się z nimi rozmawiać na tematy współpracy ekonomiczno-przemysłowej. Znowu to jest smutne, że Polacy przez tyle lat nie potrafili zrobić czegoś takiego, żeby była ta współpraca ekonomiczna. No, w Waszyngtonie i demokraci, czyli socjaliści, i republikanie, czyli konserwatyści są jednak przeciwko Turcji, no i chcą, żeby były jakieś tam sankcje, no i sprzedaż została zatrzymana, także zmienia to trochę. Erdogan spotkał się z Trumpem w Japonii, no i rozmawiali tam w czasie tej grupy 20, kiedy było to spotkanie. Turcja sama w sobie wsadziła $1,5 miliarda dolarów, no ale to popatrząc na te polskie inwestycje, na ten polski zakup tych F-35, no to właśnie te część z tych pieniędzy, to powiedzmy mogłoby być te ośrodki produkcyjne, badawczo-rozwojowe i tak dalej. Także, że jest to
przykład na to, że jednak ta Magdalenka to skundliła, powiedzmy, Polaków, że Polaków, polskich polityków. No cała ta ustawka, można powiedzieć, stanu wojennego i Magdalenki i tak dalej. Także te przez ostatnie 30 lat, powiedzmy, nic w tym kierunku na pozycji NATO, Ameryka i Polska, no to jednak tam nikt jakoś takim na chłopski rozum gospodarczo, jakoś ekonomicznie do tego nie podchodził. Jeżeli Turcja potrafiła wydać półtora miliarda na to, żeby być przygotowanym na produkcję 6% tych części w F-35, no to jest turecka. No to 6% to jest spora ilość. To 6% to jest spora ilość. Jeżeli Polska miała szansę tam na tych śrubkach, czy łożyskach, czy na jakichś innych oponach, powiedzmy, nawet jeżeli by robiła 2 czy 3%, no to by była duża część współpracy tej gospodarczej, no a nie ma, no nie ma niestety. Turcy mówią, że w zasadzie to wzięli od ruskich dlatego, że Amerykanie nie chcieli im sprzedać Patriots, ten system amerykański obronny, powiedzmy Patriots, że Amerykanie nie byli skłonni im sprzedać i dlatego kupili od ruskich. Okazuje się, że później Amerykanie powiedzieli, no dobra, to wam sprzedamy te w ramach tej umowy, no ale to Turcja już powiedziała, że wtedy już jest troszeczkę za późno na Patriots i że pójdą jednak z tymi ruskimi S-400. No i tak to się zakończyło. No ale cała ta kwestia to właśnie jest, jak Turcja potrafiła w ramach NATO być, powiedzmy, klientem, czy tam kupowała te nowoczesne samoloty bojowe, no ale przy okazji produkowała, no i jak to Polska przez tyle lat po prostu tylko kupuje i nie była w stanie uzyskać jakiejkolwiek kontraktu na zrobienie nawet nakrętek stalowych czy opon jakiegoś tam wysokiego ciśnienia i wysokiego lądowania. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam, tu jest guziczek. Można nacisnąć dzwoneczek, dzyń. To są powiadomienia o codziennych filmikach. Polecajcie, wysyłajcie, gdzie możecie. Piszcie pytania, piszcie sugestie, dawajcie kciuki do góry i do następnego.